Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dzisiaj jesteśmy już po ostatnim streamie, długiej znowu przerwie. Dla tych, którzy nie wiedzą, stream był, bo straciłem postęp. Na szczęście wszystko jest odzyskane. Miałem kopię na niedługo przed tym, jak straciłem. I tak, zgodnie z obietnicą dzisiejszy epizod będzie dosyć luźny, przynajmniej na początku. Gdzie to będziemy testować nową broń, jaką jest Pata. Bo szczerze uwielbiam. Uwielbiam tę broń. Potestowałem sobie ją chwilkę samemu. I będziemy też właśnie podróżować, można powiedzieć, po nieistotnych miejscach z perspektywy postępu, fabuły czy czegokolwiek. Ale będziemy właśnie nadganiać trochę zaległości, takich mniejszych bądź większych, które mamy i którymi chciałbym się zająć. A oczywiście nie będą to może jakieś tam super ważne albo super korzystne dla nas zaległości, jak to można by było określić w przypadku niektórych rzeczy, ale nadal to będą. Więc tak, pierwsze widzicie, tutaj pokonaliśmy strażnika drzewa, super. A druga sprawa to będzie taka trochę ciekawsza, mogę powiedzieć, i jednocześnie bardziej poboczna. Bardziej poboczna, tak samo poboczna jak to, co tutaj. A ogólnie jedziemy na jedną plażę, na której byłem, na tej postaci, ale zapomniałem wam ją pokazać. Na magu jeszcze tu nie zaglądałem. Ale no, tak czy inaczej, tu mamy przed wejściem do tej plaży trolla, to sobie jeszcze pobijemy, bo czemu nie. W końcu muszę się nacieszyć Patą, w szczególności, że uwaga, delikatny teaser, niebawem to nie będzie jedyna nowa broń, którą będziemy się bawić. A mówię to głównie dlatego, że powiedzmy, i tu tak, definitywnie, powiedzmy, jeden znajomy, ja chciał z nim trochę się pobić w fupę. Zobaczyłem u niego bardzo fajny mieczyk, dowiedziałem się, że będę mógł go niedługo zdobyć, więc no, ufamy jego słowom. Życzę, żeby nie było się pobić. A jako, że to była moja jedna postać w zasięgu jego wszystkiego, no to musiałem jej użyć. Mogę powiedzieć, że ani raz nie wygrałem. Tak dla wszystkich. A, i tyle teraz jeszcze ważne rzeczy. No bo ten tutaj za chwilę będzie kupiec. W takim wypadku, bo zawsze mi się myli, czy pierwsza była grota zwierzę ludzi. Tak czy inaczej. Proszę, zwierzę ludzie. Bijemy ich tak. Pałka. Fajnie, lubię pałkę. Elden Ringu. Chociaż, więc przynajmniej w Elden Ringu trochę kłamie, bo ona jest się tą bronią w każdej części. Proszę, tu jest jaskinia. Tam jest kupiec, można kupić krótki łuk. Parę innych badziewi, ale krótki łuk najważniejszy. O, i prawie bym zapomniał. Lampka. Tak. No więc idziemy do groty. Nazwanej przybrzeżną jaskinią. I proszę, kogo tu mamy? Bok, czy Boc. Znany też jako krawiec. Znany też jako ten ktoś, który był wcześniej zamieniony w roślinkę. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. No. Powiem, że lokacja jest na ten moment oczywiście banalnie prosta. Na moment, gdybyśmy byli tylko w pogrobnej morze, gdzie nigdzie jeszcze jakieś tam podstawy innych lokacji zwiedzili, mogłaby stanowić delikatne wyzwanie. Ale mówię delikatne, bo no to wyzwanie to jest takie, powiedzmy, z tych co są zależne od tego, jak dobrze się radzi. Czy dobrze sobie radzimy z tymi zwierzę ludźmi, bo tak naprawdę, czym po prawdzie, jak zwał. To tutaj nie ma niczego trudnego, nawet na początku, gdy się umie jakkolwiek unikać zwierzę ludzi i ich ataków. I tak wiem, że zaraz ktoś powie, jak umiesz unikać, to tu wszystko jest łatwe. Coś tego typu. Ale mi nie chodzi o takie rzeczy. Nie, co nie. Chodzi mi raczej o fakt, że tutaj nie ma dosłownie nic trudnego. O. A to ciekawe, że to można wyzwać jego. Ja bym nie kojarzył. To jest dziwne. Byłem tutaj już wielokrotnie. I tak. Oto i największa trudność tej lokacji. Dwóch wodów pół ludzi, dwóch takich pół ludzi. Jak wiadomo, już z nim walczyliśmy. Teraz też jestem bardzo już potężny, zdecydowanie za mocny, ale mogę wam tylko tam dodać, że na spokojnie nie musicie się obawiać tego, że jest dwóch wodzów, że sobie nie poradzicie. To jest naprawdę proste. W szczególności, że drugi wódz, no jak widzicie, może
nie dojść nawet z czasu, kiedy pierwszego wyeliminujecie, więc... No. Tak. I w ten sposób zdobywamy przybory krawieckie. Oraz i gudyszcie. Dwie rzeczy, które są... No, powiedzmy, nie najważniejsze. I w tym momencie mamy złote przybory krawieckie. Przybory. Jakoś tak. Ale na początku jest to w sumie jedyny sposób na to, żeby móc przerabiać sobie pancerze. Przez przerabiać pancerze mam na myśli proces usuwania bądź dodawania z powrotem płaszczy, plern bądź jakichś innych dodatków. Z takich rzeczy, które wiem poza właśnie płaszczami, plernami, to wiem, że przykładowo z szaty tego proroka startowej można usunąć jakby, i czy nie wiem jak to nazwać, dyby, kawałek drewna, cokolwiek to by było. I w niektórych przypadkach to są nawet większe zmiany. Ale no, wszystkiego akurat nie pamiętam. No i po przejściu tej jaskini mamy też właśnie coś takiego interesującego, jak właśnie takie oto ruinki. Niewielkie, wiem. Jest to pierwsze miejsce z dwóch, których można właśnie przystąpić z Smoczej Komunii. Kościół Smoczej Komunii. Tutaj możemy obejrzeć ołtarz, takie coś zrobić sobie i proszę. Trzy podstawowe rzeczy. Jak mówię, te trzy podstawowe miałem. I możliwe, że miałem właśnie też, jak mówiłem, oddech bezpośrednio za tego smoka z jeziora. To są jedne zaklęcia Smoczej Komunii, które znam. No ale dobra, mamy takie coś, widzicie tutaj pięknie. I w sumie jak już to mam za sobą... Podosobnionego. Nie, to po prostu daleko, jestem głupi. To przy okazji dajmy jeszcze kocowi Bokowi, jak złotek zwał, jego rzeczy. Tej igły. What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was... I always wanted to be just like... Then I... Thank you. You're very... I always wanted to be a seamstress. Then I suppose I... No, na ten moment to... Tyle z nim. Teraz jeśli mam być szczery, nie pamiętam, gdzie można go dalej znaleźć. Więc niestety więcej na razie interakcji z nim nie będziemy mieć. Teraz tak, jak jeszcze myślę, co innego w sumie moglibyśmy powiedzieć, że pominąłem. To tak, tutaj coś mamy. I... Ha. Teoretycznie tutaj też jest, ale do tego mi się nie chce iść. W szczególności, że tam to będę wiedział, co jest, a w tym miejscu... Jeśli będę szczery z wami, to nie wiem, czy kiedykolwiek byłem. I tak to będzie coś pewnie oczywiście prostego i tak dalej, no ale... Jak mówię, tym razem chcę trochę właśnie tak na początek posprawdzać parę rzeczy na obszarach gry podstawowej, które mogliśmy pomijać, co podobne. Po czym dopiero wrócić na eksplorację Dylcy. Jeśli chodzi o eksplorację Dylcy, to jeszcze tak wątko dodam, nadal nie zrobiłem z powrotem tego lochu. Którego tam robiliśmy już kilka odcinków temu, tego jakby tematycznego, powiedzmy, wokół słojów. Tak, wieczne więzienie Bożego Wskórza, tak, idziemy. Bo po prostu to nie miałem za bardzo czasu ostatnio. Więc tak, co my tu mamy? Rycerza Tygla. Uff. Nie to, że jest to lokacja początkowa, to... Mógł powiedzieć, że to jest naprawdę niebezpieczne miejsce. W szczególności, że nie lubię rycerzy Tygla. Osobiście, jeśli chodzi o wrogów. Bo jako tak uwielbiam. Jako... estetycznie, jako... trochę z tych skrawków lore, które znam na ich temat. To ich uwielbiam, można powiedzieć szczerze. Gdybym miał też ich zbroję dostępną, to bym pewnie ją nosił. Może nie kończy w tym momencie, ale ogólnie mówiąc. I tak, ich inkantacje też są świetne. Jeśli
chodzi o to wszystko, czy są inkantacje. Nie pamiętam, czy są inkantacje, czy są popioły wojny, które można nałożyć czasami, ale po prostu uwielbiam to. Estetyczne i klimatyczne. Wspomniałem trochę właśnie z meczem komunie, ale te wywodzą się od drzewa, od tego porządku, od tego wszystkiego, co jest pozytywne i aspekty Tyglaugo na propos. Okej, czyli już wiem, że to są inkantacje. Przynajmniej, dobra, wiem, to może źle powiedziane. Przypomniało mi to, że to są inkantacje i... Nie wiem, czym kiedyś miałem, czy nie. Ciężko mi to ocenić, ale tak czy inaczej, świetna rzecz. Od razu bez zwlekania muszę zobaczyć sobie, czy spełniam pytanie wymogi. I... Dobra, jestem głupi, że miałem jeszcze coś takiego. 27 wiary. Da się to zrobić. Nie przez to, że... Nie muszę się przejmować maną, jak też już zwykłem mówić. No to, którzy nie pamiętają, mam teraz telefon, który daje nam wieczną manę. Tak jakby. Regeneruje się w tempie 1.2 sekundy, więc to nie jest nadal najszybsze, ale... Jako, że ja nie korzystam z magii jako głównego źródła obrażeń, to mogę sobie właśnie na byle wroga rzucać tymi, powiedzmy, ognistymi ogniami. Psak, ognistymi ogniami ma skreślone. Podróżując potem normalnie, walcząc z bronią, powoli będzie się to regenerować, więc tak. Dlatego też od razu mówię, nie używamy już żadnych niebieskich butelek. Będę używał samych właśnie czerwonych, czyli leczących. I na pewno jeszcze z takich innych rzeczy będę musiał sobie załatwić inkantację do księczowy. Gdzieś na pewno są. Gorzej, że za bardzo nie kojarzę gdzie. I tak, jeśli jeszcze coś tutaj mam szybko do zrobienia, co pamiętam, to... No, warto byłoby się tym zająć, ale... Jak tak myślę, jak tak patrzam... To tutaj coś jest. Mam powiedzieć, że niczego nie widzę, niczego nie kojarzę, ale jest coś, więc... Będę po prostu szczery ze sobą i pójdę. Będzie to ostatnia rzecz. Po czym wyruszymy w tym kierunku, o którym wspomniał mi ten znajomy, w poszukiwaniu właśnie tego pięknego miecza. Bo on nie dosyć, że po prostu świetny miał moveset, to jeszcze po prostu był piękny dla mnie pod jednym konkretnym względem. Nie będę może mówił wszystkiego, czy za dużo. Na razie. To nie tędy droga. Ale najprościej tłumacząc. Łączy w sobie cechy naprawdę świetnych rzeczy, które uwielbiam osobiście, jeśli chodzi o broń. Jeśli jest dobrze wykonana w różnych grach. I poza tym mogę powiedzieć, że przynosi mi też trochę taką nutę, to jakby nazwać, nostalgii. Bo... I tutaj najprościej chyba to będzie powiedzieć wprost. Ci, którzy mogą zrozumieć, ci zrozumieją. Ci, którzy nie znają albo nie zrozumieją, to trudno. Ale istnieje taka gra. Jest to połączenie jakby... To poniekąd połączenie RTS-a z RPG-iem. Nazywa się Spellforce. Pewnie niektórzy z was mogą kojarzyć, inni nie. A mogą kojarzyć dlatego, że jest, jakby to nazwę powiedzieć, no, nie aż tak dawno temu. Jest już trochę z perspektywy lat dawno, ale ogólnie niedawno. Wydana trzecia część, do której są chyba dwa rozszerzenia. Jarmowa wersja PvP. Dobra, to akurat kojarzę. I tak. Oryginalna gra miała do siebie, że... to jest wyzwanie dla nas. Myślę, że go łatwo będzie unicestwić. A tu proszę. Ale dobra, skoro tak chcesz się bawić, to masz z czarnego ognia. I patrz, no moveset jednoręczny tego wszystkiego jest świetny. Ale tak, miało to do siebie, że... Może nie było to najlepsze z perspektywy, powiedzmy, rozpoznawania, jaką broń się nosi, tak do końca. Ale z perspektywy, powiedzmy, animacji i tego wszystkiego, było to dosyć ciekawie zrobione, że ja go coraz najłatwiej określić. Nawet bronie dwuręczne były noszone w podobny sposób, czy trzymane w podobny sposób przez postać do tych jednoręcznych. Oczywiście, no, w animacjach ataku i tym podobnych rzeczach były różnice, ale to są takie, powiedzmy, pierdoły. Więc, no,
Jednak to, do czego zmierzam, ta broń mi przypomina po prostu Spellforce pierwszy. Nie ze względu na to, jak ona wygląda sama w sobie, ale raczej przez to, jak charakterystyczne, powiedzmy sobie, ruchy poniekąd ta broń ma w sobie i to, w jaki sposób się trzyma, mimo tego, jakiego typu jest to broń. I wiem, że pewnie nic wam to nie mówi, nic nie rozumiecie z tego, co ja tutaj peplam. I powiem wam tak, to okej, okay, nie musicie nic z tego ogarniać. Ważne, że ja ogarniam, że jestem zhypowany na tą bronię. Ale czy będziemy jej używać, czy nie, to jest inna kwestia. Bo oczywiście... ja co chwilę się zachwycam coraz to kolejniejszymi brońmi, więc... więc no... to nic nie znaczy, że powiedzmy kolejną nazwą, która pięknie wygląda i tym podobne. Szczególnie, że no... jest jeszcze chyba... włócznie jednak, to nie podniosłem, którą... nie pamiętam, czy pokazywałem na odcinku, chociaż... nie, pokazywałem, tak. Na poprzednim nawet. Przecież przez poprzedni odcinek nie mam na myśli live'a jaja, bo tam... powtarzam, to była po prostu powtórka tego, co już było na odcinkach i ogólnie. Chyba nic nowego tam nawet nie zrobiłem, więc tak. Nie ma co się tym przejmować i o tym mówić, ale tak, na poprzednim odcinku pokazywałem. Więc no, jest ta włócznia, którą się zachwycałem i mówiłem, że może będzie moją nową ulubioną bronią. Co jeszcze takiego? No, są te ostrza zakrzywione. Chyba to są gdzieś nazywa zakrzywione ostrze. Na polskim tłumaczeniu. Oryginalnie to było Backhand Blade. Czym Backhand Blade, ale no, wracając. Świetna broń kolejna, która mnie zachwyciła. Te nożyki do rzucania. Jeśli ma być 4 DLC, co chwilę daje jakieś super rzeczy. No, teraz zapata, która niby nie ma odkrywczego movesetu, ale ma coś, czego nie miało do tej pory żadna broń kategorii szpony czy pięści. Zasięg porównywalny do miecza. Widzicie, jak to działa. Naprawdę, co chwilę będą takie rzeczy. O, przy okazji, patrzcie, mam połowę paska tej manę odregenerowaną, tak po prostu, przez to, że jestem głównie wojownikiem z dodatkiem magii. Po prostu daje nam swobodę. Nie ma momentu, w którym będzie takie, o cholera, nie mogę rzucić kulką ognia, aby się przydało, żeby daje mi, no, nie wiem, wysadzić jakiegoś wroga. Zawsze będę to miał. I przy okazji zdobyliśmy bardzo fajną rzecz, bo akurat pamiętam to. Ikona Godfreya. Wzmacnia ładowane zaklęcie umiejętności. To jest bardzo, 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 bardzo istotne. Dlatego, że ładowane zaklęcie umiejętności, nie pamiętam, czy ładowane ataki, na przykład jak tutaj ładowałem, też wzmacnia, ale wszystkie zaklęcia, które się ładuje, wzmacnia, więc najprosty przykład. Wrzucamy tym 206. Dołączy to i naładuje, ale przepraszam, źle zrobiłem. Najpierw powinien naładować normalnie. Ale tak, widzieliście, 206, tak. Naładowane. 218. Różnica jest, ale nie jest taka duża, głównie przez moją słabą wiarę. Wygrywajmy. A teraz, uwaga, uwaga, ładujemy z tym. Nie trafiłem, brawo ja. Uwaga, teraz 250. Widzicie? Widzicie różnicę? Ja widzę. Więc tak. Tak mniej więcej, co się prezentuje. Oczywiście nie będę tego nadużywał na razie, bo nie potrzebuję. I teraz tak. To jest dobre stwierdzenie. To teraz jak teraz? Do tej pory mam dwie rzeczy, które chciałbym zrobić poniekąd. Pierwsza, tutaj zwiedzić. Druga, zobaczyć, co się kryje tu. A trzecia to pójść tu, tak jakby. Nie wiem, od czego zacząć, bo wszystkie te miejsca są fascynujące. Choć powiedzmy, że pójdziemy najpierw do miejsca, które mi wskazał jako lokację, gdzie mogę znaleźć ten miecz. A, super. Albo będzie inwazja, albo tu już nie można używać konia. Tak czy inaczej, super. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Zamek Enesis i okej. Okay. Czarny widmowy świetlik. Dobra. No i troll rycerz. Bardzo wytrzymały. I jeszcze używa tego. No, co za dziad.
No co za dziad? Co za dziad z tego trolla? Nie, wiecie co? Nie. Jak tak chcesz się bawić, to nie. To ja się z tobą nie bawię. Już się z nim nie bawię i już mnie zamordował. Co za dziad? Zły, niedobry. Powiedziałbym, że nawet bardzo zły, niedobry. Ale trudno się mówi. A, lampka, zanim zapomnę. Da. To się czuję tu jest tak jaśniej trochę. Przynajmniej dobra, może nie tyle, co jest jaśniej. Bo YouTube lubi przyciemniać, ale na podglądzie mojego nagrania tak jest jaśniej niż u mnie normalnie na monitorze. Chociaż chyba monitor ma bardzo zbliżoną do siebie jasność. Ale tak. Dla bezpieczeństwa i tak zapalę lampkę. I tak, trolla omijamy. I teraz co w sumie dalej? Tak trochę jakby, no nie mam pojęcia. Gdzie ja idę i po co ja idę? Co ja robię ze swoim egzystencjem? O nie! O nie! O nie, 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 ja nie chcę umierać. Może lepiej zawołajmy jeszcze elektryczność. Nawet jak ona nie dodaje aż tak dużo. Lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Okej. Okay. O! Nie okej! Okay. Już chciałem powiedzieć, że okej, okay, dobra, udało się wykonać, ale nie okej. Okay. Dobrze. Dobra. To spróbujmy jeszcze raz. Oczywiście zaczynając od run, żeby ich nie stracić. Bo sobie tak przypomniałem, że w sumie teraz to potrzebuję tych run. No nie! A, jeszcze ten dziad tu przylazł, no, super, super, super po prostu, ta, super. Spokojnie, nie jestem mad, ani nic, tylko po prostu muszę, no. A, bo tak, przypomniałem sobie, że muszę dwa punkty w mistycyzm dołożyć, żeby móc używać krwawego ognia, więc tak. Okej, okay, jestem tu znowu. Teraz tak, najpierw runy, a potem wiejemy. Wiejemy gdziekolwiek, jakkolwiek, ja po prostu wolę już... Naprawdę wiać, niż tutaj się z tym wszystkim męczyć. Super! Tutaj to totalnie zlamiłem. Wiecie co? Szanić te runy. Da się w miarę szybko odzyskać. Pójdźmy może gdzie indziej. Może tu będzie coś lepszego? Przepraszam bardzo. To już jest dla mnie dziwne. Czy co wiem, czym dzieje z Rey Lucari? Nie, ale naprawdę. Jest jakieś logiczne wytłumaczenie, co oni tutaj robią? Ja się trolla jeszcze z tym błyskawicznym mieczem bym pojął. To jest nadal troll, czyli ten mini olbrzym, który kiedyś walczył w służbie Złotego Drzewa. Co oznacza mniej więcej tyle, że... No, mógł tu być. Nawet jeśli został miecz błyskawiczny, no to nadal Rnala i Radagon byli kiedyś razem, więc ten troll mógł po prostu przyjść tutaj. Dołączyć tu z powrotem, jak Radagon po prostu stwierdził, że robi tutaj tą krucjadę, czy co tutaj się w ogóle stało. No. Swoją drogą będę gdzieś dalej iść. Pojęcia chyba, naprawdę musimy tam pójść. Więc tak, trolla jest to w sensie zrozumieć, ale czarodziej z Rey Lucari? No przepraszam bardzo, ale to sensu nie ma. A przynajmniej wydaje mi się, że to sensu nie ma na tyle, na ile znam, no, Rey Lucarię. Lore tego wszystkiego i tak dalej. Dobra, udało się. Nie udało się. Aż prawie gdzieś byłem. Dobra, runy odzyskane. O nie. O nie, o nie. O tak, o tak, o tak, o tak, tak, tak. Nie, nie, nie skradaj się, jełopie. Szybko, szybko. Dobrze. 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 Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Teraz może warto by... się przejść do okolicy. Okej, chyba tam jest przejście jakieś. No to... Gdzie mi skrzynka? Aha! Cześć. Żegnam. Dobra. Lekki, wielki miecz, dziwiące pchnięcie. No nie! Kurczę, zawracałem się na miecza. Ach. Nie zauważyłem, że on tu wrócił. Ale przy okazji chyba go znaleźliśmy, chyba to jest to.
A jeśli nie to, to... To nie wiem. Ale przynajmniej jakiś lekki, wielki miecz znaleźliśmy. I uwaga... Tak, to jest to. Piękny. Jest wielkim mieczem. To znaczy wręcz jakim teoretycznie. Ma bardzo pięknie moveset. Bardzo taki pełen gracji. Silne ciosy też. Z podwójnymi cięciami. A teraz najlepsza rzecz. Nadal trzyma się go ala jednoręczniakowo. Piękny moveset naprawdę ma. I to jest właśnie to, o co mi chodzi. To. Ten oto sposób trzymały się broń dwuręczną. W Spellforce'ach. A że Spellforce'y były dużą grą, mają duży wpływ na mnie, jeśli chodzi o dzieciństwo, to... Takie coś mnie od razu punktuje. To poważnie. Więc tak. Wydałoby to przetestować. Gdzieś tylko najpierw jak? 116 plus 25. Tak bazowo. Rzućmy błyskawicę. Przy okazji, bo chcę zobaczyć, ile dodałem. 98 na razie. Nie najgorzej. I teraz tak. Wiem, że zginę. Wiem, że stacja to 120... Są 100... Ileś tam naście. Przy okazji, czy mi się wydaje, czy ja tą broń biję bardzo solidnie nawet? Mimo tego, że jest plus 0. Wydaje mi się, że tak. Wow. Tak. To są... Okej, obrażenia jak na plus 0 broń na ten etap, w którym jesteśmy teraz. Ja w to nie wierzę, ale naprawdę wygrałem ten pojedynek. Tak, ja wygrałem pojedynek bronią plus 0 na tym etapie. Teraz już rozumiem, czemu mam tego używać. To jest naprawdę mordercza broń. Zdecydowanie. A jeszcze ma świetny ten, tutaj skill, bo tym można łatwo przełamać właśnie posturę wrogów. Więc wiecie co? Dajcie mi chwilę, to sobie ulepszę na... Zobaczymy na ile? Chyba na 14 nawet. Wiem, że użyję kamieni piątek, co już jest teoretycznie takie trochę halo. To są kamienie, których masz limitowaną ilość, ale... Od razu tak powiem... Well, actually, nope. Chyba można farmić jakichś tutaj przeciwników, z tego co się ostatnio chyba przekonałem na live.io. Więc, tia. Zrobię tę 14, bo chcę po prostu zobaczyć, jakie to będzie mocne wtedy. Więc do usłyszenia za chwilę. Okej. Okay. Jak widzimy, mamy już damę plus 14. Obrażenia prezentują się pięknie. I póki jeszcze tu jesteśmy, szybko chcę sprawdzić jakby jedną rzecz, jeśli chodzi o samą damę. Jakie tu po pierwsze możemy rzeczy nałożyć i są ciekawe. A, w ogóle ciekawe, że po zmianie na krwawe będę miał większy bonus do obrażeń. I swoją drogą ciekawy też jest stopień na gromadzenie krwawienia, nawet wysoki. Ale na razie nie to. Nie, nie chcę tego się zabierać. To. Bardziej chodzi mi o sam fakt. Jak będzie z obrażeniami? Jak zmieni na ciężki, to co ciekawe będzie większy. Plus. Ale tylko 3 punkty, więc nie jest to opłacalne. Wymyślny. Natomiast zwiększa już o prawie 30. A konkretnie mówiąc, to jest 24, ale no, nadal prawie 30. I tutaj podmiana... Prawie się, że się zeruje, tutaj mam 89 za to. Na razie się nie opłaca podmieniać na cokolwiek. Ale niedługo, kto wie. Jeśli mógłbym ulepszyć na zręczność, ale... Jeśli nie ulepszę na zręczność, to mogę to zawsze złapać w dwie ręce i będzie trochę lepiej. Tak czy inaczej, no. Mamy to ogarnięte i teraz w sumie tak jeszcze sobie pomyślałem i przypomniałem o jednej rzeczy. Przydałoby się. Jeśli my to od razu zrobimy, czemu nie? Pójść do tego tutaj, to będzie gdzieś. Do tej postaci tego nie odblokowywałem, ale tak. Pójść właśnie po złotego skarabeusza. Bo jednak no. No. Nie ukrywajmy, tych run będę potrzebował bardzo dużo, więc zawsze lepiej mieć. Wszelki wielki. I tak, do tej pory sobie bez tego, ale nadal. Nie to, i łopie. A teraz moja piękna kolekcja będzie zepsuta, muszę wszystko od nowa ustawiać.
Hej, tak. Jeśli kogoś zastanawia, czemu tak narzekam na to i coś tutaj z tym mieszam, to powiem szczerze, nie chciałbym tego wytłumaczać, ale no chyba powinienem. Bo niektórzy powiedzą gościu po co ci to i nie pomyślą, dobra, po prostu pamięć mięśniowa i tym podobne. Ale powiedzmy, że u mnie to jest coś trochę więcej. Ale jakie to jest piękne. Ja to jaki bonus? 69? Nice. Idealnie 10 więcej, ale dobra. Tak, powiedzmy, że u mnie to jest coś więcej niż kwestia tylko i wyłącznie pamięci mięśniowej. Okej, wybaczcie kolejne cięcie, ale no, niestety telefon mi dzwonił. Co szczęście tym razem jednak udało mi się mieć go na cicho, już tak to nawet się określę, więc jej, wyjątkowo nie zapomniałem o tym, bo zazwyczaj nie będę ukrywał, zapominam. Więc tak, idę dobrze, dobrze, ale chyba szybciej będziemy koniu. Dobra, no nie tyle co może, na 100% będzie. Więc tja. Po prostu jedźmy tam czym prędzej i zdobądźmy tego złotego skarabeusza. I niestety na tym powinniśmy kończyć odcinek, bo już mam pół godziny. Ale tak, na samym epizodzie jeszcze pomyślę nad tym, co będziemy robić. Na pewno znowu chcę poświęcić go częściowo, no, jakieś ogarnianie spraw właśnie zaległych tutaj. Czyli czy to będą jakieś lochy, które odnajdę, przypomnę sobie ich istnieniu. Czy to będą jakieś właśnie walki w tych jakby kręgach? No nie. No dobra, teraz te runy już na pewno się przepadły. Szkoda. A z drugiej strony złapaliśmy posąg Mariki jakiejś, więc może nie będzie takiej tragedii. Okej, szybciej, szybciej. I idziemy... Na spodzie. Super. Super, po prostu na spodzie, tak. Na pewno tam chciałem się udać. Tak, tak. Definitywnie. Ale spokojnie. Nic się nie dzieje, gwiezdny kluczu. Wszystko będzie okej. A jak w ogóle jestem tutaj? Nawet szybkie cięcia, fajne. Okej. Co prawda, tak jeszcze dodam, tylko jeśli chodzi o tego miecza. To jest na pewno ten miecz pod względem większości ataków, ale... Wiem, że... Ten mój znajomy robił jeszcze jakieś inne ciekawe triki z tym wszystkim. Których tutaj nie jestem w stanie reprodukować, więc... Ciekawe, co on tam robił i jak on to tam osiągnął. O, no tego mi już nie powiedział, więc ja będę musiał sam się domyśleć, doszukać. Albo ja się mówiąc, sam będę musiał to odkryć, bo to już dowiedziałem się, że w tym zamku gdzieś jest jakiś taki fajny miecz, to jedno, a to... Ale drugie to, że te triki myślałem, że są od razu dostępne, ale trudno się mówi. I tak, idziemy tutaj, tym razem jestem mądrzejszy, bo mam coś takiego pięknego. Zdaje to nam niewielkie obrażenia, w zamian za to, że nas po prostu opróżnia z wszelkich chorób, więc idziemy, nie przejmując się niczym. Co w sobie przejmując się, bo nadal nie chcę tego nadużywać. No ale jak będziemy mieć właśnie coś takiego, jak tam zgnieźdźne ogniu oczyści mnie. Ała, brzuszek mnie boli trochę, bo się poparzyłem. Ogniu oczyści mnie. No i widzicie, możemy przejść. O, smart myślany, fajna rzecz. No nie, czemu ja musiałem wejść w gejzera? To już jest totalne znamienie po mojej stronie. Ale cóż, trudno się mówi. Tak czy inaczej. Cześć, już tu jesteśmy, więc no, najgorsza rzecz za nami. Mając regenerację dostępną tak po prostu zawsze, to nic, nie ma co się kłócić, że actually nie zawsze. Zawsze. Przypomnę tylko, że mamy no, nieskończoną manę, więc zawsze możemy się regenerować. Jak gdzie też te obrażenia, to ognie oczyściwie są minimalne, więc ja. Tam chyba jeszcze... Tak, jestem eońskim motyle. Na razie nie chcę mi się go podnosić. Ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, eońskie motyle to są bardzo cenne materiały. Jest ich bardzo, bardzo, ale to bardzo limitowana ilość w całym świecie. A są one potrzebne do robienia chyba wszystkich rzeczy związanych jako tako z gnilizną. Wężowy łuk. O, to ciekawe, że ostatnio go nie znalazłem.
ciekawa sprawa, jeśli chodzi o wężowy łuk. Bo jeśli się nie mylę, po co spiję to w sumie, nie wiem. Wężowy łuk jest najlepszym łukiem do zatrutych strzał. Bardzo szybko zobaczymy. Tak, nawet jest to w opisie, więc chyba jest to prawdą. A i przy okazji, chyba pies mi coś tam krzyczy, coś chce, więc niestety muszę znowu zrobić cięcie. Okej, pies jest spokojny, możemy iść dalej. Tak, jeśli się nie mylę, już jesteśmy blisko, naprawdę. Więc no, nie pozostało nic innego, jak tylko szybko przeszarżować. I powinniśmy mieć już po sprawie. Oczywiście, prawdopodobnie jeszcze podczas tego wszystkiego załapię milion razy zgliznę, więc będę musiał jeszcze znowu rzucać zaklęcie, ale teraz to już żaden problem. Tmar ogniowy, złoty run 1. Typowe. Złomy, tak nazwę. Dobra. Tutaj mamy kwiata, który jest przy okazji na samym centrum, więc tak. Jesteśmy tutaj, to już postaram się tu wyzbierać większość tych motyli, bo już widelec, jak będzie mi się chciało bawić w jakieś rzucanie z gnizny na bossów czy coś, to zawsze będę miał po prostu materiały, żeby zrobić coś trochę tych szczał czy czegokolwiek. A póki co ginie, dziadzie. Piękny jest moveset z tego miecza. Nawet dwuręczny. Nie, przez to, że nosi się go albo tak, jak właśnie jednoręczne miecze, to takie normalne, i długie miecze i tak dalej, albo prawie tak samo, więc no, u mnie to jest akurat wielki plus. I okej. Zarzucamy wszystko, co jest do zarzucenia. Nie wiem, butelkę, po czemu nie. Tak, jesteśmy już przy końcu. I teraz to będzie ich dwóch, jeśli się nie mylę, więc modlimy się w błyskawice. Zawsze jakieś dodatkowe obrażenia. I możemy zaczynać. Oczywiście poczęstujemy ich czarnym ogniem. Okej, oni są słabsi niż mi się wydawało. Te zdecydowanie są słabsi niż mi się wydawało, łamane na niż pamiętałem. Ale nie ma co się dziwić, jesteśmy na totalnie innym etapie niż wtedy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ważniejsza. Doszliśmy tu bez zgnizny, bo zacząłem myśleć o tym, że w sumie jak mam tę inkantację usuwającą zgnizny i tym podobne rzeczy, to może warto byłoby jej użyć. W ogóle fajny jest ten sierp, czy cokolwiek on tutaj ma. Fajne, ma te efekty. Chyba nawet wiem, że istnieje to też jako inkantacja, więc no, ciekawie. W ogóle te silne ataki, które są takimi podwójnymi cięciami, to jest też super. Nie, wszystko po prostu w tym mieczu mi się podoba. Tak, musieliśmy je zgnić, proszę powiedzcie mi tylko, że dobrze pamiętam, że to ta jest gniazdo, dobrze odkryłem, nie pamiętam. Ale tak jest, dobrze, mamy Skrabeusza. W końcu, bo po tylu próbach. Udało się. Oczywiście wiem, że za to tutaj Hurdur, gościu, jesteś overpower, dawno powinieneś to zrobić, a nie teraz, przychodzisz, hatfu. A ja powiem, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Dla mnie liczy się tylko to, że w końcu tutaj co udało się przejść i tak dalej. I cóż, na ten moment to by było na tyle. I tak, następny epizod. Będziemy coś jeszcze tutaj może odkrywać, robić, jak sobie przypomnę. Na pewno zaznaczę już to, bo tutaj to jest też ten okrąg. A no, a co jak co, warto te okręgi robić, bo czasem coś fajnego z nich się dostaje. I tak, no... O, jeszcze tutaj jest ten okrąg. Tego też zrobimy, to akurat wiem, że nie warto, bo mam lepszą rzecz niż to, co tam oferuję, ale nadal. I tak, na ten moment skończymy. Dzięki wam wszystkim, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I cóż, ja postaram się jak najszybciej zrobić kolejnego epizoda. Zobaczymy, jak mi czas i możliwości i życie i w ogóle wszystko pokaże. Na ten moment naprawdę wszystko, więc trzymajcie się i hej, hej.